Okej, chyba wszystko jest gotowe, także możemy zaczynać. Cześć, z tej strony Mateusz, jak widzicie dzisiaj w nieco innej scenerii, bo siedzę przed swoim biurkiem. No dobra, może nie do końca przed swoim biurkiem, ale przed wszystkimi rzeczami, które na tym moim biurku normalnym się znajdują. Pomyślałem, że po prostu łatwiej mi je będzie wszystkie tutaj zebrać i pokazać wam w tym miejscu, ze względu na to, że tam nie jest do końca fajne światło, więc brzydko by to wszystko wyglądało. Natomiast umówmy się, deska, na której pracuję, nie ma za dużego znaczenia. Najważniejsze jest tak naprawdę w tym filmie to, co na tej desce się znajduje. Wiele z was od dłuższego czasu dawało mi znaki, że chciałoby zobaczyć, z jakiego sprzętu na co dzień korzystam, co właśnie znajduje się na moim biurku, i pomyślałem, że taki luźny wielkanocny odcinek będzie idealny na ten świąteczny czas, no i dlatego go dzisiaj nagrywam. Jeśli chodzi o to, co się na tym moim biurku znajduje, to są to, jak się domyślacie, głównie urządzenia Apple oraz różnego rodzaju akcesoria, które mi po prostu pomagają w codziennej pracy. Ale nie przeciągając, przechodzimy do tego sprzętu, bo trochę tego jest. Jakbyśmy w ogóle policzyli sobie wartość tych rzeczy, które znajdują się za moimi plecami, to myślę, że to będzie koło 25-30 tysięcy nawet, tak na szybko licząc. Także trochę zainwestowałem w to biurko, no ale na nim też najwięcej pracuję oraz tworzę po prostu materiały na YouTube. Jeśli chodzi o to, co się dokładnie za mną znajduje, to przede wszystkim jest to iMac 5K 27-calowy z 2017 roku. Nie jest to ten najnowszy sprzęt, ale generalnie umówmy się, że jak kupujemy komputer z najwyższą specyfikacją, był to prawie najwyższy model z oferty Apple za ponad 12 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, no to oczekuję, że on jednak przez 4-5 lat będzie działał na naprawdę bardzo dobrym poziomie i nawet nie będę miał ochoty po prostu nic w nim zmieniać. Jeśli chodzi o same jego parametry, to tak jak mówiłem, ekran 5K, on naprawdę daje radę i robi konkretną robotę. Dodatkowo za procesor odpowiada 4-rdzeniowy Intel i7. Do tego rozbudowałem ilość RAMu i wynosi ona teraz 40 GB. Za grafikę odpowiada 8-gigabajtowy Radeon. No i mam tutaj 2-terabajtowy dysk twardy Fusion Drive, czyli są to 2 TB dysku twardego, niestety twardego, i 128 GB dysku SSD, na którym jest postawiony system. Tylko wam mogę tutaj powiedzieć, że jakiś czas temu uzbroiłem się w dodatkowy dysk SSD, na którym albo przechowuję swojego różnego rodzaju pliki, albo po prostu robię sobie też kopię zapasową całego komputera, ze względu na to, że jestem z tej grupy osób, która lubi mieć jednak to dodatkowe zabezpieczenie na zewnętrznym nośniku, ale czasami też z tego nośnika korzystam, jak z takiego dodatkowego dysku przy montażu na przykład wideo. Na niego sobie właśnie wrzucam wszystkie filmy i wtedy z dysku SSD ładuję od razu do Final Cut'a, dzięki czemu sam montaż oraz późniejszy rendering trwa o wiele krócej. Na początku już w ogóle rozbudował tego iMac'a o ten dysk SSD, ale w Apple trzeba było za to zapłacić za 2 TB około 7 tysięcy, z tego co pamiętam, czyli natomiast jak widzicie, ja generalnie nie mam problemu z tym, żeby podpinać zewnętrzne rzeczy, bo po prostu wyznaję zasadę, że żeby coś działało bardzo dobrze, to jednak trzeba coś zewnętrznie podpiąć do tego komputera. Niestety ten iMac z powodów konstrukcyjnych, on jest też dość mocno odchudzony o różnego rodzaju porty i tak dalej, więc często wspomagam się różnymi konwerterami oraz jakimiś takimi dodatkowymi stacjami. Obecnie ten iMac stoi na specjalnej podstawce, do której łatwo mi jest wpiąć na przykład karty SD, jak sobie zgrywam jakieś filmy, czy też jest opcja na microSD. Mamy też tu porty USB, no i USB typu C, więc generalnie wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy od razu sobie podpinam, a jednocześnie mam dostęp do podłączenia zewnętrznego docka do iPhone'a, jak widzicie. Tutaj generalnie mam na biurku od razu przy swoim komputerze iPhone'a oraz Apple Watcha, kiedy go nie mam na ręce. Lubię po prostu mieć te wszystkie rzeczy w jednym miejscu, w momencie, w którym do mnie ktoś dzwoni, to albo sobie odbieram od razu to z poziomu komputera, albo biorę ten telefon od razu, który jest koło komputera, nie szukam go gdzieś tam po spodniach, czy chodzę w ogóle po pomieszczeniu. A propos w ogóle tych kart SD, to ja ich kupuję na potęgę, ze względu na to, że część mi się gubi w normalnej pracy, a część po prostu gdzieś chowam do różnych urządzeń, no i później mi się już nie chce wyjmować ich, bo wiem, że później będę chciał używać na przykład jakiegoś urządzenia, no to już wolę zostawić je właśnie z tą kartą. Czemu na samym moim biurku są zawsze 2-3 karty takie luźne, abym mógł sobie od razu coś wziąć, coś zgrać i tak dalej. Ale jak widzicie, akurat tutaj na potrzeby filmu uprzątnąłem to wszystko i mam jedną akurat z Kingstona, ona też daje radę, bo spokojnie może zapisywać w 4K. Jak mówiłem, nie mam problemu z podłączaniem rzeczy zewnętrznych do mojego iMac'a, no i to generalnie się tyczy też dodatkowego monitora. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę już w dniu dzisiejszym pracować bez po prostu takiej zewnętrznej maszyny. Praca z wideo, praca z wieloma plikami, czy praca na różnych stronach internetowych, to jest o wiele bardziej komfortowe zadanie, jeśli macie właśnie do dyspozycji ten drugi monitor. U mnie, jak widzicie, jest to dość duży monitor, bo są 34 cale w proporcji 21:9, czyli jest to monitor taki mega panoramiczny, ultra panoramiczny. On jest dedykowany w zasadzie do montażu właśnie filmów, gdzie ta oś czasu bardzo fajnie wygląda, bardzo łatwo się na nim pracuje. No i z drugiej strony on jest lekko zakrzywiony, więc mamy takie wrażenie, że nas bardzo fajnie
fajnie otacza. No i samych rzeczy, które są przewodowo podłączone do iMac'a, to chyba tyle. Mam jeszcze do swojego komputera podłączoną oczywiście myszkę Magic Mouse 2. Myszkę, którą nie wszyscy lubią, natomiast przy pracy z Maciem jest ona raczej wymagana ze względu na to po prostu, że umożliwia ona wykonywanie różnych gestów. Natomiast dodatkowo wyposażyłem się w alternatywną klawiaturę niż tą od Apple, czyli mam tutaj taką klawiaturę z polem numerycznym. Bardziej wygodna niż ta mała, skompresowana klawiatura. Natomiast tak samo jak ona, niestety nie ma podświetlanej klawiatury, więc praca w nocy no nie do końca jest taka przyjemna. Ale to oczywiście nie koniec rzeczy, które znajdują się na moim biurku, bo jak widzicie mam też MacBooka Pro. MacBooka Pro, którego używam najczęściej na wyjazdach, kiedy jestem gdzieś w podróży, kiedy muszę coś załatwić. To jest totalna podstawa z 2018 roku, jest to 13-calowy MacBook Pro. Nie mam tutaj Touch Bara, mam dysk 128 GB SSD, procesor Intel i5. Tak naprawdę w zupełności mi on wystarczy do tych wszystkich zadań, do których po prostu muszę odstawić swojego iMac'a ze względu na to, że on stoi generalnie tylko w jednym pomieszczeniu. Natomiast kiedy już wychodzę, no to biorę sobie właśnie ten sprzęt, ale tak jak mówię, on mi spokojnie do takiej codziennej pracy wystarcza, a od czasu do czasu mogę na nim obrobić sobie nawet jakieś zdjęcie, czy też przygotować jakiś na szybko film. Natomiast takiej codziennej pracy trzymam go też koło siebie na biurku, w takim specjalnym doku, który po prostu nie dość, że fajnie wygląda, to też zabezpiecza ten sprzęt, aby po prostu mi się gdzieś tutaj nie walał. Lubię zawsze go mieć przy sobie, ze względu na to, że wgrywam sobie często jakieś pliki, które będę właśnie później wykorzystywał. Nie lubię jednak przesyłać większych plików airdropem, bo to nie jest do końca efektywne. Tak to jednak tutaj wszystko sobie za pomocą szybkich dysków przenoszę, więc nie mam z tym żadnego problemu. No i dysk, który właśnie możecie widzieć, który jest podpięty do tego MacBooka, służy mi właśnie do przenoszenia różnych plików. To jest ponad 500 GB miejsca dysku SSD. Bardzo fajny dysk od sprawdzonej firmy Patriot, więc nie ma żadnego z tym problemu, aby właśnie szybko gdzieś te dane przemieszczać. No a dodatkowo, jak widzicie, on jest naprawdę bardzo skompresowany, bardzo mały, ze względu na to, że no gdzieś to jest pół mojej dłoni, jest on znacznie mniejszy od iPhone'a, więc nie mam problemu z tym, aby sobie go gdzieś tam wrzucić po prostu do kieszeni i z nim ewentualnie właśnie tak chodzić. No a kiedy musi być gdzieś tam ze mną na biurku, no to też nie mam z tym problemu, bo fajnie wkomponowuje się w cały design tych wszystkich sprzętów, więc to jest też dla mnie ważne. Mam tutaj m.in. adapter od Kingstona, który mogliście już widzieć na moim kanale, Nucleum. Jest to taki dość podstawowy adapter, ale ma na przykład port HDMI, dzięki któremu bardzo często wykorzystuję właśnie na jakichś prezentacjach tego laptopa i tak dalej. Z drugiej strony mam takie podstawowe wejście też jak USB, karty SD oraz USB typu C. Także naprawdę na 2019 rok on w zupełności wystarcza. No i dodatkowo go oczywiście tutaj sobie wpinamy na USB typu C, czyli do tych wszystkich nowszych urządzeń on mi też pasuje. I kończąc już wątek akcesoriów do tego MacBooka Pro, mam takie dwie fajne nakładki na samą ładowarkę, a mianowicie chodzi o to, że mamy możliwość tutaj wpięcia albo trzech USB oraz USB typu C, albo mamy możliwość wpięcia dwóch USB i portu HDMI. To jest naprawdę bardzo dla mnie fajny trik, ze względu na to, że po wpięciu po prostu kostki z ładowania wpinamy sobie ją tutaj normalnie do tego portu i przekształca nam się właśnie taka normalna ładowarka w taką ładowarkę z konwerterem. Więc gdybym zapomniał jednak tego, no to zawsze ładowarkę jednak mam pod ręką, no i w niej ukryte będą właśnie te podstawowe wszystkie porty. No i jeśli chodzi o sprzęty komputerowe, to na tyle, ale zostały nam jeszcze urządzenia mobilne. Jak widzicie, mam tutaj iPhone'a 10s Max, 64 GB w kolorze złotym. Jest to po prostu najnowszy iPhone, robimy o nim wiele filmów, więc raczej się tutaj nie będę rozwodził. Natomiast mogę wam kilka słów powiedzieć nad takim fajnym pendrive'em, który lubię też mieć właśnie na biurku, ze względu na przenoszenie różnych danych, różnych plików z komputera na iPhone'a. Z jednej strony po prostu sobie wpinamy do komputera, przenosimy jakieś dane, po czym wyjmujemy i przenosimy je bezpośrednio z pomocą portu Lightning do naszego iPhone'a. Jest to bardzo fajna opcja zarówno na co dzień, jak i na przykład na wakacje, kiedy robicie sobie dużo zdjęć i możecie je po prostu szybko sobie zgrywać, archiwizować na takim zewnętrznym dysku, aby na przykład zrobić miejsce na więcej tych zdjęć na iPhone'ie, albo po prostu, żeby zrobić kopię zapasowo. No i na koniec całego tego zestawienia został mi jeszcze najnowszy iPad, którego okazję mam teraz testować. Generalnie w tych ostatnich dniach najwięcej właśnie przy nim siedzę, jak już muszę wziąć jakiś tablet do ręki, także pomyślałem, że właśnie ten iPad będzie u mnie tutaj na biurku właśnie w tym filmie. Także jak widzicie, trochę tych rzeczy tutaj mam do takiej codziennej pracy, jednak wszystkiego po trochu lubię tutaj wykorzystywać, bo to wszystko mi jednak pomaga, aby ta praca jakoś do prostu do przodu szybko szła. Powiem wam, że całe to biurko nawet mi się bardzo podoba, natomiast jedna rzecz mnie w tym wszystkim drażni, że wszystkie te rzeczy, sprzęty, akcesoria są w różnych kolorach. Gdyby to wszystko było na przykład czarne albo takie space grey, byłoby wtedy naprawdę świetnie i wtedy bym sobie też na pewno sprawił jakiś cały stół, który by naprawdę fajnie z tym wszystkim komponował, a tak niestety ta kolorystyka tych urządzeń, akcesoriów trochę jednak mi to wszystko zaburza, więc już tak do tego też nie przywiązuję dużej uwagi.
Oczywiście to wszystko się u mnie z czasem zmienia, bo wymieniam sobie różne rzeczy, tak samo pewnie za jakiś czas nawet tego komputera nie będzie, chociaż jak wam mówię, inwestując w niego takie pieniądze, jednak lubię oczekiwać, że posłuży mi jeszcze, no nie wiem, co najmniej 2-3 lata. Reszta takie rzeczy jak te iPady, iPhony czy Apple Watcha, one się jednak szybko zmieniają, ja je co roku wymieniam, więc po prostu pewnie jak oglądacie ten film w późniejszym okresie czasu, no całe te biurko może inaczej wygląda. Wszystkie te rzeczy podlinkuję wam oczywiście w opisie tego filmu, więc będziecie mogli sobie zerknąć, gdybyście mieli ochotę coś sobie sprawić z całego tego mojego zestawu, tam to będziecie mogli szybko znaleźć, a gdybyście mieli jeszcze do mnie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. My widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia, cześć!